Witam Państwa, Dagmara Siemińska, Rozmowy Kulturalne dla portalu Warszawski PiS. Dzisiaj naszym gościem jest Ryszard Makowski, satyryk, publicysta. Witam, dzień dobry. Ryszardzie. Panie Ryszardzie, niedawno, chyba 2 tygodnie temu, odbył się w Hybrydach Pana koncert. Po 30 latach Pan tam wrócił. A jak było 30 lat temu? To znaczy, ja z Hybrydami jestem związany od tak mniej więcej 79 roku, kiedy chodziłem tam jeszcze jako student, jako widz, oglądać, jak wygląda kultura studencka. Nawet teraz jakaś ma powstać książka z okazji 55-lecia Hybryd i spisywałem swoje wspomnienia właśnie z tamtych lat. Także jestem na bieżąco, mogę to opowiedzieć, tylko trochę by to potrwało, bo moje pierwsze spotkanie z Hybrydami, takie już jakie bardziej artystyczne, to było tak, jak w 83 roku zgłosiłem teksty na taki był ogólnopolski przegląd piosenki autorskiej, zresztą jest do dzisiaj, w tym roku będzie 30. edycja. I zgłosiłem te swoje teksty, a przedtem jakoś tam w kółko mnie odrzucali gdzieś tam, jakoś nie mogłem się tam dostać na ten przegląd, a bardzo mi na tym zależało. No i tak złożyłem 7 tekstów i tam jeden z tych tekstów pod tytułem Pomnik wypadł. Cenzura go po prostu zatrzymała. I ja do tego jakoś tak podszedłem, jak wypadł, cenzura odrzuciła, no to pewnie nie będę tego śpiewał. Nie zrobiłem nawet do tego muzyki, czyli może muzyki, melodii, bo muzykę no to robił Mozart. No i tak wyszedłem na ten występ wreszcie, bo mnie tam zakwalifikowali. Zaśpiewałem jakieś 2 piosenki, których nie pamiętam. I jury, w którym chyba brylował wtedy Przemek Gintrowski, był Jacek Fedorowicz, mówi, to prosimy, by zaśpiewać tę piosenkę Pomnik. A ja mówię, no ale to ja nie zrobię melodii do tego. A mogę jakąś inną zaśpiewać? Nie. Prosimy Pomnik. No i tak stanęło wreszcie na tym, to śpiewa pan, bo tam Przemek już mnie zna, mówi do mnie na ty, ale potem mówi, no to śpiewa pan ten pomnik, czy pan nie śpiewa tego pomnika? Ja mówię, no nie mogę, nie śpiewam. No to dziękujemy. No i ja tak szedłem z tej sceny, po tym taki no troszeczkę nawet no zdruzgotany, co to dużo mówić. Wreszcie się dostałem, żeby móc wystąpić przed audytorium, no a tutaj taka no sytuacja dosyć niesympatyczna. No i dopiero jak sobie zdałem z tego wszystkiego sprawę, to też wyszedłem na Cykora, no, który po prostu się boi zaśpiewać piosenki odrzuconej przez cenzurę. No, nigdy jakimś takim wielkim bohaterem nie byłem, no ale Cykorem też nie. No i sobie powiedziałem, że, bo to już też uczyłem swoje lata, już tam dawno byłem po studiach, nawet już z Polskiej Akademii Nauk już zrezygnowałem, bo tam pracowałem jakiś czas. No i tak sobie powiedziałem, że no to dobrze, w przyszłym roku ostatni raz wyjdę z tą piosenką i niech się dzieje tam wola nieba. No i rzeczywiście w następnym roku wyszedłem z tą piosenką, z tym pomnikiem, też oczywiście było odrzucone przez cenzurę, bo to był 84 rok i tak od 83 roku się tam nic takiego wielkiego nie zmieniło. No i wtedy tak wyszedłem, ja to jakoś bardzo poważnie traktowałem tę piosenkę i tak ją tam śpiewałem z jakimś tam takim no, zadęciem, z jakimś przekazem, że tutaj poza tym no, ja tutaj wychodzę na scenę bez cenzury. A tam właśnie było takie jury, przede wszystkim Agnieszka Osiecka, Andrzeja Zaorskiego, pamiętam Przemek też był Gintrowski. No i oni się wszyscy tam śmiali. No i tak szedłem sobie, myślę, tam jeszcze następną piosenkę zaśpiewałem, też o trzecią mnie poprosili, no bo to taki był rytuał, że się 2 śpiewało, a jak się podobało, no to jeszcze poprosimy o trzecią. No i tak szedłem taki troszeczkę niepocieszony, taki mój kolega do mnie mówi, no śmiali się tam z ciebie trochę. No i tak, no ale potem jak mi dali pierwszą nagrodę, no to jakoś tak już też się trochę z tego wtedy uśmiechnąłem i wtedy mnie po prostu zaliczyli do sekcji kabaretowej. Bo przed tym śpiewałem piosenki, nie wiedziałem, że to są kabaretowe. No a po tej opie z 84 roku już wiedziałem, że to są kabaretowe. No i ten 84 rok właśnie był taki przełomowy w całej tej mojej działalności, bo gdyby nie ta nagroda w Hybrydach wtedy, no przede wszystkim od Agnieszki Osieckiej za teksty, no to ja nie wiem, czy w ogóle bym to robił do dzisiaj, bo być może by to moje życie się potoczyło inaczej, bo w 80-tych latach, tak jak mówię, zrezygnowałem z tej Polskiej Akademii Nauki, prowadziłem taki prywatny warsztacik, który mi całkiem tam w pewnym momencie bardzo dobrze szedł, ale potem przyszedł pan Balcerowicz i zmieniła się w ogóle Polska, wszystko się pozmieniało i ja sobie jakoś tak to przemyślałem, że mnie nie interesuje, że aby żyć z jakiejś tam wytwórczości czy zrobienia, co jeszcze nawet nie wiedziałem, że będzie taka konkurencja z Chin czy coś takiego, no, ale żeby z tego żyć, no to trzeba mieć duży zakład jakiś, taki tam no, co najmniej na 500 osób, a to mnie aż tak bardzo nie interesowało. Ja miałem taki warsztacik na 10 osób, który mnie dawał mi utrzymanie, tym osobom utrzymanie. No i tak, i wtedy właśnie no, tam zdecydowałem się na dojście do kabaretu Otto. Natomiast no, te Hybrydy, zresztą pierwszy występ z kabaretem Otto w 1988 roku, to taki poza Ośrodkiem Kultury Ochoty, gdzie startowaliśmy i gdzie tam no, trenowaliśmy się. Jak przychodziły 4 osoby, to nie graliśmy, ale jak już przyszło 5, to już był występ. No,
po prostu jakieś takie mieliśmy ambicje, żeby na scenie nie było więcej osób niż na widowni. Tak, musi być więcej osób niż... To wypadałoby przynajmniej, tak. Jakby doszło do awantury, żeby jednak jakoś tak to widownia też miała szansę się sprawdzić. No i to jest tak, że z tymi hybrydami byłem bardzo związany. No nie, występowałem zresztą na 45-leciu hybryd, to był rok 2002. Bodajże, zresztą to był dla mnie też taki występ, z tym, że on nie był w hybrydach, on był w Teatrze Roma, to się teraz tak nazywa, kiedyś to się nazywało normalnie operetka. No i tam występowałem, to był dla mnie też taki dosyć znaczący występ, bo prosto z tego występu praktycznie szedłem na operację Achillesa, bo zerwałem wtedy na tenisie Achillesa, bo przy mojej nadwadze grać w tenisa to jest dosyć duża odwaga, ale cały czas jeszcze, mimo tej operacji, jakoś tamtego, cały czas jeszcze się trochę udzielam fizycznie na korcie. No i tak po prostu, jak wychodziłem na scenę, to odłożyłem kulę za kulisami. Jakoś tam doczłapałem się do tego mikrofonu, zaśpiewałem. Zszedłem, nawet już nie zostałem, bo tam jakiś bankiet, jakieś przyjęcie było, nawet już nie zostałem, bo już nie mogłem ani jeść, ani pić, bo rano miałem operację. No więc to tak, tak takie... Te, no i teraz 3 września tegoż roku, z okazji wydania takiej płyty na ochotnika do psychiatryka przy współpracy i pomocy klubu Ronina, no i klubu Hybrydy, właśnie odbył się taki występ promujący tę płytę. No i ten występ rzeczywiście zgromadził dosyć spore audytorium. Sala była nabita, to prawda. No tak, i był to dla mnie dosyć ważny występ. No jedno, co tam było nieudane, to mi gitara niestety. Się niestety coś tam w tej gitarze stało, no się zreparowałem, można powiedzieć, o jeden występ za późno. No ale tak to czasem bywa, no, że człowiek się, tak jak mówię, ćwiczy całe życie, pisze jakieś piosenki, a potem jakiś tam kabelek nie styka i artyzm cały gdzieś umyka. To będzie nawet do ryby. Ta płyta jest zatytułowana na ochotnika do psychiatryka. Ta piosenka, jak się jej słucha, to wydaje się śmieszna, ale tak naprawdę sytuacja, z której ona wypłynęła, ona nie była śmieszna, bo mam wrażenie, że ludzie, którzy mają pewne poglądy patriotyczne, prawicowe, są właśnie traktowani jako ludzie chorzy psychicznie. No może aż tak chorzy psychicznie, może to brzmi tak troszeczkę, ale troszeczkę był medycznie, taki moment, że... ale są traktowani właśnie jako oszołomy, którym należałaby się jakaś wizyta celem naprawienia ich skorowanych umysłów. No coś takiego istnieje, bo zresztą ta płyta, był taki moment, że wszyscy się wysyłali zresztą wzajemnie trochę do psychiatryka. No. Prawda? To zrobiło się takie modne, że powinien tam się pójść przebadać do psychiatryka, no więc ja tak napisałem tutaj, że lepiej się zwrócić na ochotnika na obserwację do psychiatryka, to człowiek będzie miał wtedy pewność, czy z nim wszystko jest w porządku. No. A jak pan ocenia obecną sytuację, jeśli chodzi o rynek medialny? O wolność w mediach. No to jest na tej płycie też taka piosenka Wolność słowa i krowa. I wolność w mediach, no nie ma żadnej wolności w mediach. To znaczy, to jest tak, że niby trudno mówić o drugim obiegu, bo ja na przykład tak jak chodzę do Niezależnej na wywiad, no to tam też jest takie pojęcie drugiego obiegu. No w sumie według mnie drugiego obiegu aż tak może, znaczy drugi obieg jest telewizyjny. A telewizja jest oczywiście największym przekaźnikiem i największym dostarczycielem informacji. No jeżeli teraz w głównym wydaniu wiadomości pomija się w ogóle informacje o ekshumacji pani świętej pamięci pani Anny Walentynowicz, no to świadczy o tym, że to jest kompletne zniewolenie, no. że dzieją się rzeczy, bo ja tak jak mówię, drugi obieg zaczyna się między 19 a 20, kiedy idą programy informacyjne i wtedy się okazuje, że przekaz tych programów informacyjnych jest zupełnie oderwany od tego, co człowiek może zaobserwować, tak obserwując sobie codzienność, bo jeśli chodzi o gazety, no to już jest troszeczkę inaczej, no bo mi trudno nazywać się twórcą drugoobiegowym, jeżeli pisuję do Uważam, że, które jest no, z jakichś tam danych w tej chwili chyba najbardziej poczytnym tygodnikiem. Natomiast w momencie, kiedy zresztą wystąpiłem teraz latem dla Polsatu w kabaretonie w Zielonej Górze, no z piosenkami, co prawda, to już lato i o grillu, no ale to jest przyjemność też występu. Ja zresztą nie chciałbym, żeby do mnie tak przylgnęło na stałe, że jestem twórcą politycznym, no bo to jest zresztą, moja satyra jest, zresztą wtedy jak startowałem w hybrydach, to też startowałem od satyry politycznej, no i ja tę satyrę bardzo lubię, natomiast oprócz tego wykonuję też inne rzeczy, no piszę książki, piszę felietony, piszę piosenki na inne tematy, o słońcu, czy tam o chmurach, czy o wodzie, czy o lecie, też bardzo lubię takie piosenki i no i w zasadzie moim zadaniem jest jakieś tam, moją chęcią
sobie z tym zadaniem, to może brzmi tak za bardzo. No chociaż chyba mi to zadanie ktoś gdzieś dał, bo ja nigdy nie planowałem być artystą. A od piątej klasy szkoły podstawowej wychodzę gdzieś i śpiewam. Tak. W piątej klasy? Tak, no bo to zawsze jakoś tak się składało, że już gdzieś tam w piątej klasie takiego kolegę miałem, Dziśka, i zawsze tam, to była jedna z większych popularek, jakie miałem w życiu, bo na godzinie wychowawczej dzieci prosiły panią, żeby skończyła wcześniej tam omawianie różnych tam spraw, tam ma przynieść kapcie, jak to kredki, to Rysiek i Dziśek coś nam zaśpiewają. No, i to była taka popularność naprawdę bezinteresowna. Rzeczywiście tam jakoś, no, wtedy śpiewaliśmy jako takie, no, w sumie dwa małe skraby, śpiewaliśmy te piosenki starszych panów, więc zaczynaliśmy od dobrego repertuaru. Śpiewaliśmy na przykład Wesołe jest życie staruszka, albo Bo we mnie jest seks. To wychodziło tak dosyć, no, no dosyć sympatycznie, no. Więc jakoś zawsze tak się składało, że z tą gitarą gdzieś tam, no, znaczy wtedy na początku bez gitary, bo tam się trochę później nauczyłem grać, gdzieś tam zawsze wychodziłem, no więc to dlatego tak się rozgadałem o tym, może o tym zadaniu, ale moją chęcią jest przede wszystkim, no, danie ludziom trochę radości i nawet nie tylko pod kątem politycznym, no bo to wiadomo, że najłatwiej ludzi skłócić przez politykę, no. Taka to jest prawda. I u nas zresztą według mnie media się do tego przykładają, żeby ludzi skłócać. No ja nie chciałbym ludzi skłócać, nie chciałbym być praktycznie orędownikiem jakiejś jednej strony. Natomiast oczywiście mam swoje poglądy i też nie chciałbym, żeby ktoś mi te poglądy przy nich, znaczy przy tych moich poglądach majstrował i wytyczał mi, jak mam oglądać ten świat i z czego się śmiać, a z czego się nie śmiać. No. A no właśnie, a z czego pan się nie śmieje? Co pana smuci? To jest tak, że no, ludzie się śmieją ze wszystkiego, no przecież i z Holokaustu się jakieś żarty tak pojawiały, przecież tam wiadomo, no i z katastrofy smoleńskiej też jakieś nawet głupie czyny tego. Oczywiście, no, ja uważam, że są pewne żarty, które sobie można opowiedzieć u cioci na imieninach, tak, i wtedy można wszystko, a no, są pewne, a jak się już wychodzi publicznie, no to wiadomo, że jest jakaś odpowiedzialność za słowo, nawet w żartach. No i wtedy, no, trzeba uważać, żeby kogoś, no, zwyczajnie nie urazić i żeby nie przekraczać przede wszystkim jakichś barier estetycznych. No. Co przeraża w trzeciej RP najbardziej? No, przeraża to tak może brzmi już tak z horrorów. No, ja tutaj widzę dwie rzeczywistości. Jedną taką, że jednak, no, jakąś tę wolność mamy. No. Tak. Jest to, jakaś ona jest. Natomiast, no, przede wszystkim, no, to jest sprawa katastrofy smoleńskiej, no, która jest... No, można podejrzewać z jakąś tam prawie pewnością, że to nie była katastrofa spowodowana tym, tak jak jedna moja znajoma ładnie to według mnie spuentowała, że pierwsza mgła w historii lotnictwa. No. Że po prostu, no, że zdarzyła się mgła i pilot zgłupiał i nie wiedział, co zrobić. No przecież to są jakieś tam, no, no, zresztą, no, co tutaj tam długo opowiadać. No, według mnie, a poza tym to, co się działo po tej katastrofie, to, co się dzieje do dzisiaj, to, że nie wiadomo, kto w jakiej trumnie jest pochowany, no to przecież to jest w ogóle do rzeczy skandaliczna. No, ja na miejscu tych ludzi, którzy jeszcze za to, co zrobili, awansowali, dostali jakieś największe w państwie funkcje, no ja nie wiem, jak ja bym się zachował. No chyba jednak bym się podał do jakiejś dymisji. No. Natomiast tutaj jest ten, w tej trzeciej Rzeczypospolitej, to jest chyba taki też najgorszy brak jakiegokolwiek honoru. No. Że ci ludzie, którzy są gdzieś tam na górze, w ogóle nie posługują się żadną moralnością, żadną etyką. Moralność polega na tym, żeby wszystkich wyślizgać, żeby wszystkich jakoś oszukać, że, no, nieważne, że ukradłem, ale mam, prawda? No. To jest mniej więcej taka mentalność. No. I to jest na pewno w jakimś tam stopniu przerażające. Przerażające są też różne dziwne zgony, no, co to dużo mówi. Że są jakieś, żyjemy w takiej rzeczywistości, że niby świeci słońce, niby fajnie, to ktoś tam nagle znika. Samobójstwo. No, nagle znika i, no, to, no, i można przypuszczać, że nie zniknął tak sam z siebie. Tak. No, zresztą teraz, jak już mówiłem, rzeczach przerażających, no to jak się okazuje, serwery Państwowej Komisji Wyborczej były w firmach, które tam są, nie wiem, czy zawiadywane, czy mają jakiś tam udział spółek rosyjskich. No więc jak do takich rzeczy w ogóle może dochodzić? I potem można sobie szydzić, no 6 razy wybory przegraliście, tak? No to tak, to można przegrać i 60 razy, no, jeżeli, bo do tej pory to się wydawało, że tam krzyżyk dostawią, że do bagażnika wrzucą trochę tam tych głosów, że to, a to się okazuje, że to what surprise. W innym momencie. Tak, że to nowoczesność kroczyła, że to może się okazać, że to wcale, no z drugiej strony, jeżeli fałszują te wybory, przynajmniej tak to wygląda gdzieś tam na Białorusi, no, nawet może nie fałszują, no, ale przecież, no, na Ukrainie był taka, przed pomarańczową rewolucją był taki raczej, no, podejrzenie, które skończyło się masowymi wystąpieniami, że wybory były sfałszowane, no to jeżeli mogą tam, to dlaczego u nas by nie mogli? No więc to jest tak, że, no, chyba nie odstajemy aż tak od tamtych krajów. Więc tutaj to na pewno jest takich rzeczy. Poza tym, no, to dla mnie to jest to, że tutaj ta taka
nie wiem jak to dobrze określić, bo ta, z tą normalnością to różnie bywa, ale taka ta normalna Polska, jaką ją rozumiemy, jakaś patriotyczna, obchodząca tak. odpowiednie jakieś święta, jakoś szanująca jakąś swoją historię, jest spychana zupełnie na bok. No, jak to, poza tym no, to jest też przerażający rzeczywiście jest ten ład medialny, o którym mówiliśmy, że w tym ładzie medialnym nie ma normalnej jakiejś tam telewizji. No telewizja Trwam jest też telewizją katolicką. Jest to telewizja z określonym przekazem, z którym ja się zgadzam w jakichś tam 90% załóżmy. Tak. Natomiast no, to jest potrzebna normalna telewizja światopoglądowa związana... No ale tutaj muszę przyznać, że też PiS będąc w mediach też robił masę błędów. No. Też czy w telewizji, czy w radiu był taki przecież okres, że rządził PiS i tam też no, akurat byłem blisko tego dosyć i nawet przez chwilę byłem prezesem Radia dla Ciebie przez weekend. To też pewnie był błąd, że nim byłem. Nie żartuję, to tam się jakoś ułożyło troszeczkę inaczej, ale po prostu no, byłem blisko tych mediów i wiem, że no, nie było to do końca dobrze zrobione. A wróćmy do Pana twórczości. Jak Pan tworzy? Czy Pan jest taką osobą, która tworzy tak po prostu, prosto mu przychodzi wszystko, czy siada, nie wiem, nad kartką papieru, skupia się i wymyśla? No to jest tak, że no, usiąść nad kartką papieru i coś wymyśleć, no to chcąco, nie chcąco, kiedyś muszę. No. To jest tak, że ja lubię pisać na zamówienie. Jak trzeba napisać, no to ja napiszę. Pisywałem kiedyś do życia Warszawy takie wierszyki Mównica Kibica. To się ukazywało w dziale sportowym. Komentowałem wydarzenia sportowe jakimś tam heksametrem. No i to co niedzielę siadałem i pisałem. Pisałem do Sypu Marcina Wolskiego, taka tak, audycja tak, była. No to też no tam w czwartki było nagranie, no to do czwartku aha. miałem piosenkę zawsze jakąś dłuższą czy krótszą napisaną. Zresztą tak powstała ta piosenka Platforma Cię Kocha. Jako jedna, która potem gdzieś tam zaistniała. Jako jedna z wielu. Ją pisałem po prostu do audycji Sypu, nie myśląc, że to będzie jakieś wiekopomne dzieło. Po prostu potrzebowałem mieć coś na podoręczu do zaśpiewania. I akurat, zresztą to jest tak, że ja śpiewałem też piosenki krytykujące i drugą stronę. Tak. Tylko one mi gorzej wyszły. Uczciwie, to akurat wyszło jakoś dobrze, jakoś nie, może więcej serca w nią włożyłem no, i bardziej jakoś tak to robiłem. No więc to jest tak, że ja mam nawyk pisania, no, staram się pisać, teraz akurat przez to, teraz wydałem tę płytę tak. i po tej płycie jakoś tak no, mniej tych piosenek napisałem i jakoś już się z tym źle czuję, że cały czas, no, znaczy ja po prostu praktycznie moja głowa cały czas jakoś tak gdzieś tam na jakimś tam, nawet jak jest na jakimś stand-by'u, to gdzieś tam z tyłu szukam jakichś zwrotów, jakichś dobrych skojarzeń. No i to jest tak, że to momenty natchnienia się jakieś tam zdarzają. Czasami artyści wyciągają szybko jakąś serwetkę w kawiarni, zapisują. No tu są, w tym brylowaniu. No ja tak to po kawiarniach teraz nie chodzę, żeby tam zapisywać, tym bardziej, że teraz to już ma się jakieś smartfona, czy jakieś tam, czy ma się jakieś... Ja teraz no to już mam telefon, tak mi coś przychodzi do głowy, no to szybko, nie, no dyktafon, no. Po prostu sobie szybko mówię, co tak, tego tak. i nie trzeba tutaj na serwetce już tam nic wypisywać, no. Więc to zmieniła się po prostu technika, natomiast mam oczywiście w telefonie jakiś tam zbiór, czy jakaś melodia mi przyjdzie do głowy w samochodzie, czy coś, więc to mam tego i nawet nie wiem, czy ja to kiedyś zdążę przejrzeć i zdążę z tego skorzystać, bo tak się składa, że ja pisuję ręcznie i tych zeszytów się zebrało w tym ręcznym pisaniem, bo to pisuję no od wielu, wielu, wielu lat. Zebrała się cała duża sterta i powinienem to przejrzeć, bo czasem jak zajrzę do jakiegoś zeszytu, to znajduję jakiś tekst, który no, tak napisałem, a potem po prostu no, nie skorzystałem z niego z jakichś tam powodów, no, czy nie był mi potrzebny, czy może wydawało mi się w danym momencie, że jest nie taki, a potem patrzę, no, może wcale nie jest nie taki, no może to być, więc tutaj no, z pisaniem to powiem tak uczciwie, no, nie mam jakichś większych problemów. A proszę mi powiedzieć, tak patrząc na środowiska artystyczne, ten podział jest taki bardzo głęboki i on jest, z nim się nic nie da zrobić? Znaczy, z mojej strony żadnego podziału nie ma. Ja z przyjemnością spotykam się z Krzyśkiem Dałczewiczem czy z Arturem Andrusem i ja nie mam właśnie żadnych problemów. No, myślę, że czasem ten podział płynie z drugiej strony, natomiast według mnie to troszeczkę w tej chwili się już... No, znaczy ten ostracyzm raczej jest stosowany przez tamtą stronę niż przez naszą, no bo przecież czy Janek Pietrzak, czy Marcin Wolski, przecież Marcin Wolski pracuje w Trójce normalnie. Tak, tak. Pracuje w Gazecie Polskiej, ale pracuje też w Trójce, no więc to radiowej, co prawda ma audycję w nocy, ale pracuje. No. I więc to nie jest tak, że tutaj ten podział płynie z tej strony. Myślę, że to właśnie te metody wykluczania są charakterystyczne właśnie dla środowiska
tak zwanego tak, no, salonem. Nie? Że to od początku, to co zrobiła Gazeta Wyborcza, czy tamtego, tak. To były właśnie te metody wykluczania, tak. Naznaczania, oznaczania i mówienia, że z tym panem to raczej nie. Natomiast no, ja nie mam takich odruchów. Ja, no nie wiem, no, musiałby ktoś zrobić już coś naprawdę wyjątkowo podłego, żebym się jakoś tam na niego zupełnie obruszył. Ja nie mam takiej natury, żeby mieć do kogoś pretensje, że ma inne poglądy. No. Uważam, że jakby wszyscy mieli takie same, byłoby nudno. No. Proszę mi powiedzieć, a nad czym pan teraz pracuje? Teraz, płytą, no, czy nad książką? Znaczy to tak, no, piszę regularnie te felietony do Uważam, że co tak. Mi tam trochę czasu zajmuje. Tak. Robię też wywiady, teraz robię wywiad z panem Piotrem Szczepanikiem, który tam jakoś autoryzujemy. Pisuję też do Stefczyk Info, to jest taka też strona internetowa i do czasu Stefczyka tam artykuły pisuję. Cały czas piszę jakieś tam piosenki, jakieś wierszyki sobie też tam składam, no i taką książkę kończę i kończę w szponach show biznesu. Bo napisałem takie dwie książki, Miłość czy sport, Miłość czy pieniądze, to są takie, no jak to nazwać, może no jakieś takie, w każdym razie książki lekkie i wesołe. No, to nie są zero polityki, to zupełnie sprawy raczej takie tam, no, bliskie romansu. No. Ale staram się to oczywiście zrobić na wesoło. I napisałem taką książkę, i to były te dwie części, miała być nawet trzecia część, Miłość czy ślub. Bo pierwsza była, nie wiem, czy powiedziałem, Miłość czy sport, Miłość czy pieniądze i Miłość czy ślub. No. I no, jakoś tak się do tej trzeciej części przymierzałem, ale jakoś przyszła mi to wydawnictwo, które wydawałem, no już przestało wydawać, no więc tak no chwilowo i tak pomyślałem, żeby napisać o tym naszym show biznesie, z tym, że też nie wyszło mi to może tak do końca, że to jest jakiś obraz tego naszego show biznesu, czy to jest jakaś tam jego karykatura, tylko raczej to jest takie, też mówię, że taki romans związany trochę z Międzylesiem, bo ja wywodzę się z Międzylesia, tego, w którym teraz Centrum Zdrowia Dziecka jest zagrożone. I zresztą pamiętam, jak budowano Centrum Zdrowia Dziecka i tam na tym boisku, gdzie kiedyś, bo tam, gdzie teraz stoją ten hotel taki z Centrum Zdrowia Dziecka, to kiedyś było normalne bagienko. To taka normalna woda z ważkami, z tatarakiem i w zimie się jeździło na łyżwach i za moich czasów jeszcze były takie dosyć ostre zimy, że to wszystko tam... Jeszcze ten lód robił i się po tym lodzie jeździło, chociaż potem już było między też takie lodowisko, więc trochę tam tego umieściłem w szkole 138, trochę tak to ja sobie pomieszałem i tak, no już mam pomysł, jak to skończyć, wiem, jak to skończyć, ale jakoś tak nie mogę się tak zabrać, bo czas mi strasznie szybko ucieka. No i cały czas coś piszę, cały czas coś myślę, no, o jakichś tam sztukach teatralnych, o jakichś takich tam innych rzeczach. No, najchętniej bym jakiś serial pisał, no ale tak jakoś nie mogę się komediowy. Zresztą nawet kiedyś złożyłem do telewizji serial komediowy, no to chodził potem jako serial, bo złożyłem do państwowej telewizji, chodził jako serial w prywatnej. No i to więc to takie są, więc trochę autorem jestem, no, że nie zawsze na tym zarobiłem, to inna sprawa. No. Typowe rzeczy artysty. No, różnie bywa. Dziękuję bardzo. Dziękuję też. Państwu dziękuję za uwagę.